I zaczynamy. W dolnym prawym rogu Spirit z drużyny Starlight Twinkle. Piotr Walukiewicz mierzy się z Kangminsu, z Solarem, którego już nawet dzisiaj widzieliśmy w innym turnieju. Okej. Onside Gaming. Ej, faktycznie można dostać w prezencie sub... Inaczej, jeżeli mamy sami suba na Twitchu, ale mamy Twitch Prime'a, to można tego Twitch Prime'a komuś tak jakby przekazać i dać tego suba? Jest to możliwe? Nawet nie wiem. O, Spirit zaczyna od Command Center First. Widziałem tylko końcówkę, bardzo krótką zresztą końcówkę pierwszej mapy, bo to spojrzałem na streamie u Maddoxa, takiego koreańskiego komentatora. No i Solar wtedy zrobił stosunkowo szybki push z Ravagerami. No i w zasadzie niestety Piotr tego nie obronił. Ta gra trwała jakieś 5, chyba niecałe minut, albo niecałe 6. No, plus jest taki, że nie musieliśmy w takim razie czekać, aż ta gra się tam dłużej będzie rozgrywać i możemy od razu obserwować Spirita na drugiej mapie, ale minus jest taki, że przegrywa. Jeszcze się rozglądam po drabince. Widzę, że Spirit, jeżeli pokona Solara, na co niestety jest aktualnie mała szansa, to będzie grać z Nightmare'em pewnie, albo Fighting Frog, jakby pokonał Nightmare'a. Na górze drabinki naprawdę fajne mecze też. Seral czeka na Gumicho albo Showtime'a. Max Pax będzie grać z Bianem. To jest w sumie chyba na razie aktualnie w ćwierćfinale najlepsze starcie. No, zresztą też pierwszy mecz w ćwierćfinale. Tak jest, trzeba konta powiązać, jak najbardziej to amazonowe z Twitchowym. Wykrzyknik Amazon. Trzeba konta powiązać, więc nie za bardzo się da. Oho, to jakoś się ciężko wiąże konta. Nie no, wykrzyknik Amazon i tam jakoś się da przebrnąć chyba. Tutorial raczej nie jest trudny. Chyba, że są jakieś inne trudności. No dobra, Spirit, jedziesz. Tym razem będzie mieć troszeczkę więcej, że tak powiem, pola do popisu Piotr, no bo bez problemu zagra też swoje szybkie trzy bazy. Mimo wszystko z dwiema rafineriami to jest gra, więc pewnie będą Banshee z Cloakiem. Normalnie tak szybko drugiej rafinerii się chyba nie stawia, jak chcemy grać trzecią bazę taką mocno ekonomiczną. Chyba, że Banshee. Albo Battlecruiser, to też... A, no faktycznie, Spirit też grywał przecież Battlemecha. Też tak mógłby zagrać. Zawsze przy trzecim CC-ku grać tak szybko drugi gaz. A nie, wydawało mi się, że dzisiaj wcześniej widziałem trochę późniejszy. Ale może mi się zdawało. Może dylatacja czasu już działa. Jak to przeczytasz? Popatrz kilka sekund na zegar. Jestem ciekaw, jak działa śledzenie wzroku. Zegar jest tutaj, tak? Nad minimapą. Patrzę. Patrzę i patrzę. I już nie patrzę. Jak działa śledzenie wzroku? No także, że patrzy gdzieś, ja się patrzę i pokazuję ci, gdzie patrzę urządzonką. Wykrzyknik eye tracker, tam jest coś, chyba jakieś wyjaśnienie nawet. Overlord spojrzał do bazy Polaka, niestety zobaczył wszystko, co było do zobaczenia. Na 8 helionach Spirit. Myślałem, że to będzie może trochę mniejsza ich liczba, ale dobra, spoko. Nie gra takich, żeby mu było komfortowo i zdrowo. No jednej rzeczy się tutaj boję szczególnie. Zauważmy, że jest 5.20, a Solar już ma 66, zaraz nawet więcej dronek. On naprawdę zadronował tak dobrze, że ciężko zrobić to lepiej. W zasadzie nie wiem, czy się da. No jakby nie robił żadnych lingów, ale to wiadomo, że wtedy byłoby zbyt ryzykowne, zwłaszcza na tyle helionów.
Także kapitalna ekonomia Solara. Rozwinął się chyba tak dobrze jak można. I do tego wiadomo, wszystkie ulepszenia, szybkość do Bane'ów, jakiś Spire. Jak to Spirit wygra, będę pod wrażeniem. Bo tutaj mamy Solara, który nie miał żadnych przeszkód w rozwoju. Jakaś drona nawet? Aha, nawet jednej drony. No dobrze, no to może teraz Banshee, prosimy bardzo. No ale już na Banshee też ma niezła odpowiedź Solar. Może to jeszcze jakaś dronka? Nie, tylko Zergling. Od przodu atakują Heliony. Nic szczególnie dobrego niestety się nie wydarzyło i możliwe, że się już nie wydarzy. W ogóle widział Spire? Nie, nie widział. Spire jest tutaj budowany. Dobra, śmigamy. Mutaliski. Oczywiście posiłki sobie dosyła Spirit do Helionów. Tak naprawdę to będzie taki pierwszy właściwy atak. Zastanawiam się, czy Spirit nie robi tego pusha Hellbat piechota, bo razem z tym wszystkim zgrana jest też armory. Ale to może jednak pod kątem ulepszeń. Mutaliski dolatują do bazy Polaka. Ale czy Solar ma odpowiednią obronę? No niestety chyba mam. Aha, a tu nie ma żadnej obrony na muty. No to jest tragedia. Na szczęście jest troszeczkę marinów w bazie. Plus jeden na marinach też gotowy i jest już pancerz. No to trochę pomaga. Troszeczkę. Robi co może Spirit. Ale i tak bez straty SCV się nie obyło. Traci. Dużo traci. 12. Niby bez dramatu, ale to osłabia całe uderzenie, jakie sobie zaplanował Spirit. Cały misterny plan jest po prostu wolniejszy, trochę mniejszy, trochę słabszy. I to już może wystarczyć Solarowi, żeby się bez problemu obronić. Fajnie, jakby Solar zawalczył bez ulepszeń. Spirit jak się odważnie rozstawia. Szanuję. Ale czy może tak właśnie wojować? Heliony, Helbaty bardzo dobrze osłabiły. Jak dobrze osłabiły te Zerglingi, te Bane'y. To znika. Ej, dobrze! Ej, ta bitwa idealnie przed 1-1 u Solara miała miejsce. No lepiej nie będzie. Spirit, wjeżdżaj! Atakować! Desperacja. W tym wypadku może być najlepszym doradcą. Bailing Testa. Boże, 16 Bane'ów gdzieś morfuje Solar. Część z nich jest tutaj. Nie wiadomo czemu między bazami Terrana. Drony przejeżdżają przy marinach. Cudowne ozdrowienie. Comeback jak Łazarz. Już leżał, już kwiczał, w zasadzie to nawet nie kwiczał, już po prostu zerowy puls. A, no ale te Bane'y. Kolejne troszeczkę pomogły, no Spirit, dosyłamy, walczymy. Zaczął jeszcze plus 2 do ataku Polak. Szkoda, że może bardziej nie przyatakował Benignesta. Pozbyłby się tej struktury, pozbyłby się Bane'ów, no i potem to w miarę jest z górki. Działaj, Piotr. Kurczę, może jakiś skan, chyba że nie ma akurat energii, może pozrzucał muły. Ekonomicznie nie wygląda źle, gra też czwartą bazę. No tak po prostu, gra dalej. Ale mam wrażenie, że trochę bez przekonania. No i oczywiście jest kolejna obrona Solara. Dobra salwa w Bane'y, doskonała. I kolejna też. Dobrze. Ej, on nie ma Bane'ów już. No 7, ale 7 to nie jest dużo. Wymikruje. Kto jak nie Piotr. Martwi fakt, że Solar szybciej zaczął 2-2. Dobrze, jakby nie dożył do tych ulepszeń. Żywiej. Dobra salwa w Bane'a, dobra! Jedziemy! Malina!
Dawaj, dawaj, dobra, tutaj jest trochę Bane'ów, ale jak dobrze się porozdziela, Spirit może je ogarnąć, wierzymy w to, jeszcze nie ma ulepszeń kolejnych Solar, Steampakuj, czemu, nie wiem, nie było tego Steama, chyba, że nie ma być Steama, może jak się tak walczy. Dobrze, jedziesz Piotr, po zwycięstwo i ten brak ulepszeń u Zerga, w zasadzie jak się skończą ulepszenia, to może zobaczymy GG, może, a może i nie. Pięknie Solar, oho, i teraz z ulepszeniami już... Zerg, oby jednak one nie były decydujące. Pięknie, dobra, mutalisków nie ma niczego. Uff, wybrnął. Trochę przy farciu, minimalnie. Na pytanko, w kurnym prawym Polak, Spirit, w dolnym lewym Koreańczyk, Solar. No i tak jak mówię, może ta 4:30 w Korei Południowej troszeczkę negatywnie wpływa na formę Solara i takie niektóre decyzje były może nie pierwszej próby. I jakości, ale to dobrze. Siema, z racji tego, że wiem, że ostatnimi czasy też zajmowałeś się nauką programowania, mam następujące pytanie, jak zapatrujesz się na przyszłościowość zawodu programisty, konkretnie chodzi o to, że ChatGPT rozwój SI znacząco przyspieszyły większość specjalistów źle wróży przyszłości dla programistów, a w szczególności dla juniorów. Z tego, co mi wiadomo, ma oberwać się również takim zawodom jak kierowca zawodowy, farmaceuta. Co sądzisz na ten temat? Czy słyszałeś coś na ten temat? Nic nie słyszałem, ale myślę, że jeżeli ktoś wzmocni swoją umiejętność nauki ucząc się programowania, to potem bez problemu przeskoczy na jakiś inny zawód, który będzie może wtedy lepszy i tak dalej. Także no, okazało się, że moja nauka programowania niestety nie jest zbyt kompatybilna, zwłaszcza z dniami, kiedy transmisja trwa po 8-10-11 godzin, jak jeszcze sobie człowiek dorzucił. Ale wydaje mi się, że jakby się stream wywalił z rowerka, to bym się tego nauczył w jakieś od 6 do 18 miesięcy na jakimś tam poziomie. O, jest Kaku, czyli Enjoyer. On się czuje niezagrożony na przykład, a jest programistą. Więc no, myślę, że ChatGPT na dzień dzisiejszy raczej potrafi usprawnić twoją pracę i warto się zastanowić, jak on może twoją pracę usprawnić, przyspieszyć i tak dalej, właśnie zaoszczędzić czas, ale zastąpić aktualnie mała szansa, żeby nie powiedzieć aktualnie żadna chyba. Dokładnie. Nie jestem kompatybilny czasowo i chęciowo na razie z nauką czegoś innego, ale myślę, że jak będzie trzeba, to kiedyś trzeba będzie, ale tak nie potrafię tego połączyć. To jest impossible dla mnie aktualnie. Ale tak, no jest taka możliwość, nie? Że kiedyś będzie coś tak inteligentnego, że będzie w stanie zrobić wszystko, co temu, czemu się rozkażesz, ale to, co ostatnio jest, to raczej za mało jeszcze. Więc myślę, że zdecydowanie warto się tego uczyć. Chyba, że tego nie lubisz, nie czujesz, no to nie wiem, możesz sadzić chociażby marchew. Co tam lubisz. Ważne, żebyś był dobry w tym, co robisz w miarę. Na razie myślę, że luzik. Co my tu mamy? Solar w biegu do bazy Polaka. Troszeczkę mu namieszał, przeszkodził w lądowaniu fabryki. Ale nie zobaczył starporta. No ale zobaczył brak trzeciej bazy, więc prostą metodą dedukcji. Chociaż tutaj w sumie nie widział. Tutaj też mogła być ta trzecia baza i chyba teraz Solar podlatuje, żeby to zobaczyć. No ale jak generalnie to widział, że nie ma trzeciej bazy, więc mógłby dojść do tego, że skoro są dwie rafinerie, to raczej jest starport, a nie trzecia baza tak wcześnie. Raczej. Bo tutaj na tyle wcześnie one były. Znaczy, no, brak trzeciej bazy sugeruje, że no właśnie może być gdzieś starport i może być nawet battlecruiser, ale też mogą być cloak banshee, może być wczesna presja, jakiś hellbat push. Więc Solar, jak tutaj dobrze to wszystko połączy kropki, że tak powiem, to może już się spodziewać wczesnego ataku. Nawet battlecruisera albo banshee. No niestety to całkiem dobry gracz jest. No więc mimo tego, że godzina u niego właśnie jest bardzo już wręcz poranna, a on nie spał, to już niestety może wiedzieć w miarę, co się święci.
ale wydaje mi się, że zanim coś takiego by miało zastąpić programistów, czy takie osoby, które jednak coś muszą tak jakby wymyślać, rozwiązywać problemy, czy tam no, to chyba najpierw prostsze rzeczy chyba łatwiej byłoby zastąpić. Ale nie wiem, może źle myślę. W sensie inne zawody różne. Ale nawet jakby lekarza miało coś zastąpić, to on to musi raczej zatwierdzić, nie? Połączyć kropki, popatrzeć, czy tam nie ma jakiegoś błędu. Chyba, że YOLO. Ja tam ufam maszynom tylko i wyłącznie. Które się co prawda nauczyły na wiedzy ludzi, ale... Ja ufam maszynom. Ale w niektórych miejscach, w niektórych dziedzinach to można zupełnie ten... zmienić na pewno już nawet teraz, tylko by trzeba dobrze nauczyć te inteligencje, nie? Zwłaszcza w takich powtarzalnych w miarę rzeczach. Na razie to dużo się słyszy, ale to spokojnie. To raczej są takie artykuły, które generują dużo emocji, bo to generuje kliknięcia w ten artykuł i generuje kasę z reklam. Więc dlatego takie rzeczy chyba głównie się pokazują. Kurczę, Battlecruiser wleciał, ja tu się na Helionach skupiłem, a Battlecruiser zrobił ładną robotę. 7 dronek zniszczył. No, brawo panie Spirit. To była naprawdę dobra akcja, biorąc pod uwagę, że Solar miał się czego spodziewać. Nawet do samojeżdżących samochodów mamy daleko, a co dopiero do czegokolwiek kreatywnego. Pisze Kaku. Znaczy jakby były dobrze oznaczone wszystkie drogi, znaki i tak dalej, i mielibyśmy idealne warunki, to łatwo jest zrobić podobno takie samochody, że to będzie samo sobie jeździło, ale nie ma wszędzie idealnych oznaczeń i tak właśnie, wtedy się zaczynają schody. Tak, jakbyśmy zrobili warunki laboratoryjne. To wtedy mięciutko. Na symulatorze działa. Gorzej jak masz jakieś dziwne drogi, brak pasów i... wyskakuje ci na drogę ryjówka jeszcze. A obok matkę z dzieckiem. Znaczy co? Dobra mapka, Altitude. Jest to oczywiście największą, więc nie dziwi się, że zobaczymy Battlemecha. Mamy samojeżdżące odkurzacze. No. To jest większa odpowiedzialność nawet, żeby dobrze odkurzyło. Jaki ładny zrobił sobie sznureczek z kryptomorów Solar. Ej kurczę, bo ja tutaj gadam. Miło jest, fajnie, rozwijamy się, ale Solar robi całkiem konkretny atak. Już pamiętam, jak to dzisiaj zrobił. I pamiętam, że chyba mu się to nawet niestety udało, czyli atak roachowy. Do tego koruptory, żeby niszczyć Battlecruisery, ale te koruptory na szczęście są jeszcze daleko z tyłu. Ale Polak dodał sztanki wystarczająco wcześniej. Z tymi Hellbatami, z tymi cyklonami jest cudownie. Cudownie. Bo nawet jakby koruptory wleciały, to mimo, że turetów nie ma miliard, ale już nawet jakieś są, no to cyklony by pomogły na te koruptory. Ej, jest dobrze, jest solidnie. Podoba mi się ta pozycja Spirita. On może pokonać Solara. Solar taki pewnie zniechęcony, a przede wszystkim bardzo mocno zmęczony. Ej, gra takie buildy, które mają stosunkowo szybko wygrać, no ale dobry gracz to... No nie powiem, że za każdym razem, ale często się na to powinien obronić. Popatrzymy. Solar znowu w gotowości. Kolejne Ravagery są grane. Rafineria ogarnięta. Tutaj jak widzimy jest... W sumie nie wiem do końca. Czy jakiś zamiar ma Solar zaatakować? No tak wygląda, jakby musiał nawet. Infestation Pit zagrał dwie drony, czyli chyba zaatakuje, ale już potem przechodzi w co innego. Już chyba po prostu zwątpił, że to się uda, więc już nawet przeszedł w kolejny plan mimo ataku. Ale kilka SCV zniszczonych. No ale to co tam 9? Może zaraz 10 będzie. Nice, żyjemy. Tanki podjeżdżają.
Orbital, dobrze jakby uciekał, SCV go świetnie naprawiają. Kolejna salwa, oj, stracił Siege tanka teraz Piotr. No to trochę słabo. Ale poza tym przeżył. Dobrze. Żyjemy. Gdzie ten Battlecruiser poleciał? A tutaj, okej. No tak, żeby go nie stracić. Czy zaskakująco mocny atak Solara. Jeszcze bardziej mnie dziwi, że on nie zrobił kolejnych dronek, bo wszystko, co robił do tej pory, tak na to wskazywało. Zrobił Infestation Pit, ale z niego nie skorzysta chyba, bo prawdopodobnie teraz uwierzył w to, że skoro ten pierwszy atak się w miarę dobrze przebijał, to i może drugi. Nawet głębiej się przebije. Oby tak nie było. Tutaj nawet jakieś Supply Depoty mógłby zagrać Spirit. A co najważniejsze, Siege Tanki trzeba przestawiać, trzeba naprawić też te, które są i to tak żywiej je naprawiać trzeba. Szybciej. Doskonale. Ładnie. Atakuje Roach'e. Soczyste salwa, ale czy zatrzymają przeciwnika? Niestety kolejne korosywy mogą rozwalić i 2, i 3 Siege Tanki jednocześnie. No. Trochę za gęsto. Rozstawił te czołgi Spirit. Żyć żyje. Teoretycznie prowadzi Spirit. No bo robi ulepszenia, ma większą ekonomię. SCV więcej niż dronek, wydobycie. No niby tak, niby prowadzi cały czas Spirit. No nawet piątą bazę sobie zagrał. No komfort czuje duży Polak. Albo raczej brak strachu. Jeszcze jedna próba Solara. Niestety Polak spodziewał się ataku z lewej strony mapy, dlatego był teraz trochę nieprzygotowany na to nadejście. To jest trochę konsekwencja tego, że zajął piątą bazę i ma bardziej rozciągniętą obronę. Snajpowanie? Wow, okej, słyszę snajpy. Dobrze. Ale teleport? Okej, Battlecruiser 1 poszedł na straty właśnie. Chyba, że nie było jeszcze time war... Tactical jumpa. A czemu tak głęboko się przebija Solar? Co się dzieje? 68 dronek i Solar w końcu się przebije po 15 ataku? No litości. Przecież to tak nie może być. To się nie powinno móc w ogóle udać, ale na szczęście Solar teraz potracił prawie wszystkie koruptory, chyba ze dwa mu gdzieś zostały, tylko że tych dwóch to chyba sam nawet nie wie. A dobra, coś dolatuje. No ale... Ale dobrze, bo teraz Battlecruiser pierwszy. No i w sumie teraz, znaczy pierwszy. Ostatni, który został z trzech, powinien w miarę dużo bezpieczeństwa dawać. Tylko martwię o dwa koruptory, które skradną uwagę tego Battlecruisera. No Spirit, ustań to, tak bezpiecznie. A, no i Orbital nie ma szans na korosywy. Nie naprawiał w porę Orbitala. Podchodzi Solar, to już jest dyskusyjna decyzja, ale chyba faktycznie, no może. Coraz więcej cyklonów gra Polak. Jakby go teraz tak złapał, no. Dobrze, jak popędził w jego kierunku za Medivaca, co prawda, ale chyba się opłacało. No i teraz kontra, z ulepszeniami 2-2 wygląda dość pewnie ta kompozycja Spirita. Najgorsze jest to, że jest dużo biomasy i niestety może w miarę szybko do niego Solar doskoczyć. O, to pierwsza czy druga baza? A nie, to jakaś inna jeszcze sobie przelatuje, taka zapasowa. Dobra, jest okej. Okay. Żyjemy. Cały czas Spirit prowadzi i cały czas traci tę bazę. To ciekawe. Helionów. Do sprzątania biomasy zaangażował Spirit. 3-3 zakolejkowane. No to dbanie o ulepszenia mi się bardzo podoba. Kompozycja też wygląda świetnie, tylko czy liczby? Jeszcze takie parę tanków bym tu zobaczył i Spirit też chyba ma podobne wnioski, bo robi 3 kolejne. No, 4 tanki to trochę niewiele. Ale jakby tak w trakcie walki dobrze przycelował w Roach'e, oczywiście tankami. Heliony na Lingi.
snajpy na, no tam co wyjdzie akurat, albo koruptory. Jeżeli w ogóle jeszcze są, czy cały czas jakiś tam jeden na jednego posiada tylko w tym momencie Solar. No to snajpy tam w zasadzie na Roach albo Ravagery. W zasadzie nawet może nie rzucać snajpów, jak ghosty będą atakować linki, to też będzie dobre. Tak zwyczajnie. Dobrze, dobrze. Czy Solar zrobił Infestora? Nie, na szczęście jest leniwym Zergiem w tym wypadku. Wcześniej jak grał w turnieju World TV Winter Championship, to nie był takim leniwym Zergiem. Dobrze, tu się obronił, tam się obronił, dożył do ulepszeń 3-3 Spirit, ale tak oglądamy to sobie na spokojnie póki co, bo zastanawiam się też, jaki jest dalszy plan. Będzie zrzucać jakieś nuklearki Spirit, wygląda na to. Na razie tylko jedną. Czasami nawet grywał po 3 takie silosy. Planetary Fortress, rafinerie. O, Solar tak się tutaj zbiera, jakby chciał atakować, robi... No, atak troszeczkę z dwóch stron, ale tak naprawdę w jedno miejsce, więc się może trochę zdziwi. EMP na Vipery albo snajpy, chociaż ciężko rzucić czasami snajpa, jak tak wybiegnie na ciebie horda zergów. No i dokładnie, wysnajpował koruptory, to nie są takie tanie jednostki. Teraz może snajpować Ravagery i też to robi Spirit. I Ravagery, tak jest, jakiegoś karakana na wyjściu. Fajnie, że ta baza w ogóle nie zagrożona, więc tak naprawdę nie wiem do końca, o co tu walczył Solar. Chciał jakoś wypchnąć Polaka, może dobrą bitwę stoczyć, ale mu ewidentnie nie udało się to. No i mamy Battlecruisera prawą stroną. Spirit teraz robi kontrę? To ciekawe. Jeden ghost chyba został właśnie wysłany do zrzucenia nuka. On powinien chyba schować tę swoją giverę, bo wtedy może przypadkiem coś zaatakuje. Chociaż... Nie, jest okej. Okay. Dobra, poszła. Jedna niewinna. Oho, Solar warp... znaczy warpuje. Morfuje swojego Overseera. Tu jeszcze snipe poleciał. Aha, on anulował teraz nuka, żeby rozwalić Viper. Ej, tu mi się mega podoba ta decyzja. Nuk nie spadnie, ale za to spadnie Viper. Znaczy jeden, drugi niestety nie. Ale myślę, że to dobre było, bo Solar widział, gdzie spadnie ten nuk, więc już wycofał swoje drony. Polak to zobaczył i uznał, dobra, to i tak ten nuk nic nie zrobi, to zniszczymy Vipera. I to mądre, to mądre. Wielu by tam czekało, aż ten nuk spadnie i no, trudno. Spadł, nie spadł. A tu cyk Viperek. Oho. Trochę niebezpieczny moment, bo nie był do końca przygotowany Polak, ale już powiedzmy z tymi torami trochę lepiej. Tanki kolejne rozstawione. No ale nie ma takiej dużej siły. Trzeba snajpować. Boże, Overseery, kolejne ghosty. Łapie niestety trochę Polaka Solar w tym miejscu. Trochę bardziej niż byśmy chcieli. Polak się cofa pod Planetary Fortress. Dobra, przeżył. No ale teraz potrzebuje takiej dobrej stabilizacji, a niestety tanki są przechwytywane. Nie tak te walki mają wyglądać, że te jednostki walczą osamotnione, nie wspierają się. Z pomocy wzajemnej. I zatrzymał jakąś bazę Polak, ma tutaj dwie w zapasie, jakby chciał na przykład na złotą sięgnąć. Ale na razie to nigdzie nie może sięgnąć, na razie musi się... położyć i wyzdrowieć. Pełny limit te sprawy. Jakieś rozkładanie tanków. A Solar mam wrażenie, że poczuł, że może właśnie wygrać. Już nawet zaniedbał robienie kolejnych ulepszeń. I albo wejdzie, albo nie wejdzie. Dobrze, że się pojawiają Heliony. No widzi bazę po lewej stronie. Dobrze, jakby ją zaczął naprawiać teraz Spirit wszystkim, to może ją utrzyma.
Aha, no to nie. To jednak nie. A utrzymałby ją, jakby zaczął naprawiać na jakieś 90%. No, mamy kolejnego nuka chyba. Też w to samo miejsce. Tak jest, już poszła. No jak trafi, to będzie co? No nie trafił. To jest całkiem dobra akcja. Nie dość, że trochę dronta i trochę lingów. A za te kilka helionów. Z prawej strony Solar też zajął bazę. No obaj mają tak bazy, bazy mocno rozciągnięte. Najgorsze jest to, że nie wiadomo do końca, gdzie iść. Lepiej być stroną atakującą chyba w takim scenariuszu, czyli lepiej chyba być Solarem. No na pewno teraz weźmie tę planetarkę. On nie czeka, on działa. No i miejmy nadzieję, że Spirit teraz też zacznie. Ile tanków on nabudował? On ma 19 tanków nagle. Chwilę temu jeszcze prawie w ogóle nie było chyba żadnego. Ale zatankował. Pięknie, pięknie, pięknie. Tutaj jest za mało sił Solara, żeby rozwalić bazę, o to chodzi. Znaczy w sumie z tym jednostkami to na pewno Solar rozwali bazę. Ale jest jakiś odwet Spirita. Nie głupio byłoby zaatakować teraz te drony Battlecruiserem. Nie wiedzieć na co czeka Spirit. Naprawia, ale tutaj jest, tak jak mówiłem, za dużo zergów, żeby to zatrzymać. O, okej, okay, jest ruszona ta fortyfikacja terańska. Pytanie, czy może? Taktyczne MP na własnego Siege tanka. Takie dziwne zagranie Spirita. Gdzie ta rakieta spadnie, jak już poleciała? Na Marsa. No, żeby zrobić tam atmosferę, czy jakoś tak. Można tak podobno zacząć coś tam robić. Nie wiem, jak to działa zupełnie. Elon Musk to mówił. Dobra, let's go. Panie Spirit, widzisz co? Widzisz gdzie? Ej, nawet ta wymiana nie jest taka zła dla Spirita, jak patrzę na tej dezergów pada. Dobrze, dobrze. Może na pewno, no na pewno nie wymienił się idealnie, jest w porządku. Sporo tanków tutaj też po tej lewej stronie. Dobrze, żeby tak trochę lepiej się rozstawił Spirit. Jeszcze dwa tanki sobie zabrał. Oho, kolejny taktyczny MP na własnego Siege tanka. Zagrał Spirit, jakieś dziwne hotkaje. Boże, ile tutaj tanków jest jednocześnie oślepionych. Tutaj też dwa nagie tanki. Podarował Spirit Solarowi. A tutaj jeden Siege Tank, prawda, w potrzasku. A już myślał, że wyjedzie. Już myślał, że zergowie się nie poznają, że to jednak jest Siege Tank. Czemu się dzieje tyle niedobrego przy tak dobrej kompozycji Spirita? On powinien być wydajny, potężny. A tu jakieś ghosty wbiegają w ogóle w jednostki zergowe od lewej, od prawej. To zamieszanie za duże, jak na mój gust. Sami uratował teraz ghosty medivakami. O, w końcu Battlecruiser poleciał prawą stroną mapy. Rozwali raczej spora i potem może się śmiało dalej przebijać przez drony. O, Battlecruiser ma plus 3 do pancerza, plus 3 do ataku, więc to szybko będzie pękać. Doskonale, bardzo dobra kontra. Aż dziwne, że koruptorów tam jeszcze Solar nie wysłał. Może nie zauważył, może nie dostał jeszcze powiadomienia, a dron ubywa. No, trochę wolna reakcja. Dobrze, dobrze, że te złoto jest zajęte. Koreańczyk też swoje złoto oczywiście przejął. No i zaraz będzie kolejne uderzenie, ale zaopatrzenie sugeruje wyższość Spirita. O, świetnie. Kilka Bane'ów za darmo to uczciwa cena, albo i kilka kolejnych jednostek. No ale gorzej, że na biomasie częściowo jest już zergu, to szybko doskoczy. Ghosty z lewej strony świetnie szybko wyjaśniły lingi, teraz może pomogą z kolejnymi elementami. Jakby jakimś cudem zrobił tutaj dropa, no cokolwiek coś z tą bazą musi zrobić Spirit. Może Liberator, może Siege Tank nawet tutaj jakoś od dołu jakby to męczył, tylko że wtedy lingi go pewnie szybko rozwalą. Tu jest harcza budowana. I Command Center też chce wylądować, wszyscy chcą tę bazę.
A jest Battlecruiser? On jeszcze żyje? Nie, już się wylogował. Chyba kolejnego nuka planuje zrzucić Spirit. Za momencik. Oho, no to jest niebezpieczne. Tutaj te ghosty są troszeczkę zagrożone, zwłaszcza, że medivaki nie są tuż nad nimi. Ale nie, o nie, to ghosty są zagrożeniem. Ale dobrze, to się prezentuje. O, cudownie. Doskonale. Well played, Spirit. Jednak żartowałem. Znaczy, nie doceniłem, że Solar już nie ma takiego wysokiego limitu. Nie miał pełnego limitu, no. Nice. Jak straty? Oho, sorry, nie spojrzałem. Super. Doskonale. O, widać, że miał wszystko pod kontrolą cały czas. Tutaj jakieś wykresy są. Ty cały czas miał prawie Spirit większą, silniejszą armię. Tylko tutaj widać, że w jednym momencie mikro skasztanił. Tutaj duża przewaga w wydobyciu. Tutaj wydatki na ulepszenia dużo większą Polaka. No i tutaj liczba aktywnych robotników. Doskonale.